Chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment z Ewangelii Marka, z dziewiątego rozdziału, Ewangelia Marka, rozdział 9. i tutaj tutaj Jarek czytał 42 werset. Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, wierzą temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński. A jego wrzucić do morza. Słowo zgorszenie to z języka greckiego słowo skandalizo, i to dosłownie tak znaczy postawić na czyjejś drodze przeszkodę, tak, żeby spowodować jego upadek, żeby zachęcić kogoś do upadku. Słowo zgorszenie tutaj w tym fragmencie od wersetu 42. Po 47 dosyć często się przewija. I takie ważne, podstawowe pytanie, do kogo Jezus skierował te słowa? Do kogo Jezus mówił wtedy? Czy mówił do tych obłudnych Faryzeuszy, którzy, no, nieraz Jezus przestrzegał nawet uczniów ich przed tym kwasem Faryzeuszy, przed tym, że oni gorszą, też ludzi. Tak, gorszą to nie, nie, niekoniecznie niekoniecznie my, my może nieraz to kojarzymy z oburzeniem, prawda? Ale zgorszenie to jest uczynienie kogoś gorszym. To jest w zamyśle. No właśnie, więc czy mówił to do faryzeuszów, czy do kapłanów, czy do jakichś przywódców, którzy cały czas mu się sprzeciwiali? Kiedy czyta się tak w kontekście ten, ten werset, to można zobaczyć, że mówił do swoich najbliższych uczniów, do tej dwunastki. I może przeczytajmy od wersetu 33 tutaj tę historię. I przybyli do Kafarnaum, a będąc w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. A oni milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. I usiadłszy, przywołał dwunastu, i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąłszy je w ramiona, rzekł do nich, kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim mnie przyjmuje, a ktokolwiek by nie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Wiecie, kiedy Jezus jakby zainicjował tą, tą scenę, że wziął to dziecko, że powiedział, żeby przyjmować to, 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 takie dzieci, to wtedy pod wpływem tych słów jednemu z apostołów zapaliła się lampka w głowie. I apostoł Jan w 38 wersecie mówi tak do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony. I zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. A Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudu w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Bardzo ciekawe, prawda? Apostołowie, apostołowie, no w tym Jan, inni, można zobaczyć, że być może zazdrościli temu człowiekowi. Wiemy, że apostołowie nieraz mieli problem, żeby wygnać. Demona z kogoś, prawda? Znamy takie sceny z Ewangelii, że mieli problemy czasami, żeby wygonić jakiegoś demona. Może byli motywowani zazdrością, że komuś lepiej to wychodzi niż, niż im, a mało tego, ten ktoś nie należał do ich paczki, prawda? Nie, la, nie należał do ich grupy, nie należał do ich zboru, można by powiedzieć, tak? A być może. Był skuteczniejszy w walce z siłami ciemności niż oni. I zobaczcie, że apostoł Jan i z pewnością inni apostołowie też po prostu jest tutaj powiedziane, że zabraniali mu, tak? Zabraniali mu. Zabraniali. Wiecie, nieraz być może być tak u nas i być może nieraz coś takiego przeżywamy, że patrzymy na kogoś, nie wiem, z innego, z innego ugrupowania chrześcijańskiego i możemy zobaczyć, że ma piękniejsze doświadczenia niż my, prawda? I nieraz zazdrość może wejść w nasze, w nasze, w nasze serca i możemy. No starać się to tak, wiecie, tłumaczyć, umniejszać ich doświadczenie i mówić, a tam to tylko diabeł, prawda, u nas tylko jest ten prawdziwy Bóg, ale kiedy czyta się Pismo Święte, to wiemy, że Jego słońce, deszcz pada na sprawiedliwych i nie na, nie, na niesprawiedliwych, Jego błogosławieństwa są dostępne dla wszystkich ludzi. Duch święty nie jest ograniczony tylko do jakiegoś kościoła. Zresztą, gdyby tak było, to nikt z nas, kto pochodzi z innego wyznania, nie trafiłby tutaj, prawda? Ja pamiętam, pamiętam te doświadczenia, kiedy byłem jeszcze w Kościele Powszechnym. Jak duch święty działał na mnie, i chociaż jeszcze przez dłuższy czas byłem tam, to jednak w piękny sposób doświadczałem Boga w swoim życiu. I dlatego być może nieraz. Apostołowie patrzyli na innych, na przykład na tego anonimo, anonimowego człowieka, i być może patrzyli z taką zazdrością, tak, że. że i, i, I starali się jakoś to u, ułożyć w głowie. No, jak to w imieniu Jezusa, on, o, w ich życiu Bóg działa? Przecież oni nie należą do nas, tak? Nie należą do nas. A przecież to my mamy Jezusa. A Jezus nie jest ograniczony. Tak? Jezus nie jest ograniczony tylko do ich wąskiego grona. I można zobaczyć, że to nie jest odosobniony przypadek, kiedy, kiedy apostołowie gasili ducha, kiedy innym w jakiś sposób zabraniali działać. Kiedy, wiecie, kiedy otwieramy dziesiąty rozdział tej samej Ewangelii na wersecie trzynastym, to czytamy takie słowa, przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dziadkom przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże. Można zobaczyć, że nie tylko tamtego człowieka uczniowie odpychali od, od jego zaangażowania, ale nawet dzieci odganiali od Jezusa. No, nam to się nie wydaje, może nie mieści w głowach, chociaż przeżyłem też kilka takich doświadczeń jako, jako ojciec, że może mi bezpośrednio nie. Ale, ale, ale też znam rodziców, gdzie nieraz usłyszeli takie słowa, no przecież jest salka dla dzieci. Po co dzieci trzymacie tutaj na sali nabożeństw? Tak? Wiecie, ja później, dzieci nie ma. Jest wielka tęsknota, żeby któreś może jeszcze, chociaż trochę, zapiszczało w kościele. Tak, no, nieraz tak jest, nieraz tak jest. Oczywiście ja nie jestem za tym, żeby dzieciom pozwalać wszystko robić na nabożeństwie. tak? Zrozumcie mnie dobrze. No ale z drugiej strony wiemy też, że dziecka w żaden sposób małego, którego, który jeszcze nie rozumie wielu rzeczy, no, nie uciszysz na siłę. Więc to są trudne rzeczy, ale ale zobaczcie, że apostołowie, apostołowie potrafili nawet dzieci odpędzać od Jezusa. W czternastym rozdziale tej samej Ewangelii czytamy jeszcze o jednym takim niezwykłym wydarzeniu. W trzeci werset, 14, 14 rozdział, Marka, trzeci werset. A gdy on był w Betanii, w domu Szemona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik czystego olejku narodowego, bardzo kosztownego, stukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Kiedy porównuje się ten tekst z innymi ewangeliami, to można zobaczyć, że inicjatywa prawdopodobnie wyszła od Judasza, prawda? Że to Judasz najpierw zaszczepił w, apostołach, w innych apostołach taką myśl. No przecież można było te pieniądze inaczej wykorzystać. I zobaczcie, że ona. Ona chciała szczerze wyrazić swoją miłość do Jezusa. Chciała szczerze wyrazić swoją miłość do Jezusa. Chciała ponieść stratę dla Pana Jezusa. I była gaszona. I była gaszona przez innych. Jezus powiedział, że przykrość jej wyrządzali. Zobaczy, apostołowie Chrystusa. Ta wybrana dwunastka, która była najbliżej i, i, i jego. A potrafili potrafili wyrządzać przykrość osobie, która wyrażała miłość do, do ich mistrza. To jest przedziwne, prawda? To jest przedziwne. I wiecie, nieraz sobie myślę, że Jezusowi musiały nieraz naprawdę ręce opadać, jak Patrzył na tą dwunastkę, że oni potrafili w zasadzie każdą ewangelizację zepsuć. Oni potrafili, wiecie, tą swoją postawą, tymi swoimi słowami, zachowaniem. Oni potrafili no, nawet najbardziej szczerą osobę odepchnąć od Jezusa. Potrafili, potrafili zgorszyć. Potrafili zgorszyć. I można zobaczyć, tak wracamy do tego 42 wersetu z rozdziału 9, że te słowa Jezus wypowiedział nie do kogo innego, jak do tej dwunastki swojej kochanej. I przeczytajmy je jeszcze raz. Kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński. A Jego wrzucić do morza. Te postawy uczniów, o których sobie powiedzieliśmy, no wręcz wymusiły na Jezusie, takie no, bardzo ostre słowa. Nie wiem, to jest jedno chyba z najbardziej poważnych ostrzeżeń, które padły z ust Jezusa. I wiecie, nieraz myślimy, że najbardziej ostre słowa padały względem faryzeuszów, przywódców religijnych, ale czy to nie jest mocne słowo, które Jezus powiedział do, do swoich apostołów? Wyobrażam sobie taką scenę, że Jezus wypływa kiedyś z uczniami na jezioro Galilejskie. Kiedy wsiadali, to zastanawiali się, po co Jezusowi 12. Tych kamieni młyńskich i dwanaście sznurów. I Jezus do, jak już wypłynęli na głębie, bierze Piotra. Piotr, twoja kolej, zawiązuje u jego szyi sznur i kamień młyński. Piotrze, wybacz, ale lepiej, lepiej być wrzuconym do morza, niż żebyś jeszcze miał gorszyć ludzi. Kolejny. Teraz Ty, Jan. Wyobrażacie sobie? No, Jezus powiedział takie słowa, że lepiej być wrzuconym do morza, niż żeby ktoś zgorszył tych maluczkich. Jezus z tego nie zrobił, prawda? Jezus tego nie zrobił, chociaż apostołowie gorszyli ludzi. Chociaż apostołowie gorszyli ludzi. Wiecie, to pokazuje, że Boża łaska naprawdę jest niezwykła. Ja na pewno nieraz też, niejednokrotnie pewnie zgorszyłem kogoś. No ale Panie Jezus jeszcze trzyma mnie przy, przy życiu, prawda? Boża łaska jest naprawdę, naprawdę wielka. <laughs> Lepiej być wrzuconym do morza niż zgorszyć kogoś. Lepiej być wrzuconym do morza, jak 45 werset mówi, niż być wrzuconym do piekła. No, oczywiście nie wierzymy w piekło jako wieczne męki, tylko jako zupełne unicestwienie, tak w jeziorze ognia, które będzie na samym końcu. Lepiej być wrzuconym do morza niż, niż do, do piekła. I kiedy czytamy właśnie te dalsze wersety, 43, 5, 7, to można, może przeczytajmy je. A jeśli cię gorszy ręka Twoja, odetnij ją, jeśli lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. 45. A jeśli cię gorszy noga Twoja, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła. 47. Jeśli cię gorszy oko twoje wyłubie, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. No właśnie, Jezus mówi trzy razy, że lepiej odciąć się od czegoś, lepiej odciąć się od czegoś, Niż właśnie trafić, trafić do, do piekła. I tutaj jest mowa o ręce, o nodze i o oku, prawda? I później Jezus wypowiada za każdym razem takie słowa: lepiej jest dla ciebie jednookim wejść, kulawym czy bez ręki. I to też jest ciekawe, że w języku greckim tam jest takie słowo kalos, a kalos znaczy piękny, <noise> Czyli Jezus mówi: Będziesz piękniejszy, wchodząc do królestwa bez oka, bez ręki czy bez nogi, niż miałbyś cały wejść do jeziora Ognistego. Piękniejsze to jest w Bożych oczach. Oczywiście, kiedy czyta się Stary Testament, można zobaczyć, że Biblia bardzo wyraźnie zakazuje, żeby się okaleczać. W Księdze Powtórzonego Prawa jest kilka takich fragmentów, gdzie Bóg bardzo wyraźnie mówi, że nie wolno, nie wolno się w żaden sposób okaleczać, nie można cieleśnie nic robić, dlatego Jezus z pewnością nie miał tego na myśli. Co prawda wiem, że i nawet w naszym Kościele nieraz są tego typu praktyki. Wiecie, słuch, słyszałem o takim doświadczeniu, co prawda nie z naszego kraju, o pewnym człowieku, który miał problem z porządliwością i sam się zdecydował wykastrować ponieważ nie potrafił poradzić sobie ze, z tym i mówi w takim razie w takim razie posunę się do takiego kroku oczywiście Jezus nie zachęca nas do tego żeby okaleczać swoje ciało bo Biblia jest temu przeciwna ale ale wiemy że nasza dusza potrafi nieraz do niektórych grzechów tak przylgnąć że jesteśmy nie wiem, jednym, prawda? Te różne nasze cechy charakteru, no wiemy, które nieraz są grzeszne, one potrafią być tak zjednoczone z nami, że, że pozbycie się ich to jak odcięcie jakiegoś, jakiejś części ciała. I myślę, że każdy z nas. Z nas przez to przechodził. Wiecie, no może ja już się dzieliłem. Ja wycho wychowywałem się akurat no, w tym czasie, gdzie już były gry komputerowe i tak dalej. Ja byłem bardzo z tym zżyty. E, i, 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 z, I kiedy poznawałem Jezusa e, i zrozumiałem, że to niszczy moją więź, e, więź z Bogiem, e, to kiedy rozumiałem, że muszę się od tego odciąć, czy od telewizji, tych filmów wszystkich głupich które tak bardzo kochałem oglądać, to, była po prostu, to było moje życie, tak? to po prostu było moje życie. To kiedy, kiedy, kiedy Jezus przyłożył do, do mnie ten swój obosieczny miecz, to bolało, to bolało i pamiętam, że, że wiele, wiele dni, a może tygodni albo miesięcy nawet zmagałem się z tym. W dziesiątym rozdziale, rozdziale Jezus zmienia temat, ale chciałbym, żebyśmy wyciągnęli bardzo podobną myśl z tego fra fragmentu, ponieważ tam przychodzą do niego faryzeusze i pytają się, czy wolno mężowi rozwieść się z żoną. Tak, dziesiąty rozdział, drugi werset. A on odpowiadając rzekł im, co wam nakazał Mojżesz? Oni na to Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić ją. A Jezus im rzekł, z powodu zatwardziałości serca waszego, napisał wam to przykazanie, ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i, kob i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie będą dwoje, lecz jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Jezus jakby przedstawia im taki idealny stan z ogrodu Eden, prawda? Że w, zamyśle, w pierwotnym zamyśle Boga nie było, nie było takiej myśli, żeby był rozwód. W, pierwotnej zamyśli Boga, w pierwotnym zamyśle Boga, tak? Ale mówi... Przez zatwardziałość waszych serc, przez to, że grzech wszedł na świat i wasze serca są zatwardziałe, Mojżesz dopuścił coś takiego, prawda? Mojżesz coś takiego dopuścił, czyli ideał jest taki, no ale życie w grzesznym świecie różnie się toczy, a później właśnie Jezus mówi... Właśnie ten siódmy werset. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Jezus jakby pokazuje, że kiedy mąż decyduje się na to, żeby złączyć się z żoną, to idealnym rozwiązaniem jest, kiedy odcinają się od rodziców w jakiś sposób i mogą stworzyć swój, swój dom. Wiemy, że. Życie, no też pisze różne scenariusze, że czasami po prostu nie ma gdzie, nie ma gdzie no takie są warunki, i tak dalej. To oczywiście jest zrozumiałe. No jest pokazany jakiś ideał, prawda? Ale życie na tym świecie jest, jest różne. Co chciałbym, żebyśmy wyciągnęli z tego tekstu? To jest to, że żeby się przyłączyć, trzeba się odłączyć, prawda? Żeby się przyłączyć, trzeba się odłączyć. Jezus mówi, jak mężczyzna łączy się z żoną, to jakby odcina się w jakiś sposób od rodziców. I podobnie jest z Jezusem i z Grzechem, prawda? Że kiedy chcemy połączyć się z Jezusem, no to normalnie, że trzeba się odciąć, prawda? Trzeba się odciąć od, od Grzechu są to jakieś takie jest to jakaś taka naturalna konsekwencja i ostatni fragment to jest 10 rozdział 17 werset jakby to jest praktyczne ukazanie tego Czytamy, że gdy się, gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, Wtedy Jezus spojrzał na z miłością i rzekł Mu, jednego ci brak, idź sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie, a ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Jezus temu młodzieńcowi stawia właśnie takie wyzwanie, prawda? Takie, takie wyzwanie. Chcesz się ze mną połączyć, to musisz się odciąć. Wiemy, że to akurat był jego problem, wiemy, że to był jego w pewien sposób bożek i nie mógł naśladować Jezusa, związać się z Jezusem, jeżeli tego, od tego się nie, nie odciął. Czasami tak po prostu w naszym życiu jest, że coś stoi na przeszkodzie w naszych relacjach z Jezusem i jeżeli będziemy chcieli się tego trzymać, no to nie możemy się połączyć z Jezusem w pełni. Jezus postawił mu wyzwanie, chcesz być doskonały. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, później przyjdź i naśladuj mnie. I wiemy, jaką decyzję podjął bogaty młodzieniec. I to też jest ciekawe, nieraz się zastanawiałem, czy apostołowie, patrząc na tę scenę, nie mieli zazłe Panu Jezusowi, że on takie, takie wymaganie postawił temu młodzieńcowi. Bo Wiemy, że te dzieci to tych dzieci to apostołowie odganiali. Tam później jest w 10 rozdziale też historia Bartymeusza. To wiemy, że też go tam uciszali, tego ślepego Bartymeusza, bo zagłośno za za wołał o ratunek do, do Jezusa. Też był uciszany. Nie chcieli takich, nie chcieli dzieci, które przeszkadzają. Nie chcieli takich Barty Bartymeuszy, którzy zagłośno krzyczali w kościele, ale bogatych młodzieńców. Chcieli mieć w swojej paczce, prawda? No powiedzcie, czy nie tak jest z nami? Czy nie chcielibyśmy samych bogatych młodzieńców w kościele? To takie ludzkie, prawda? To takie ludzkie, że no najlepiej by było, jakby sami bogaci młodzieńcy przychodzili do kościoła, chcieli, chcieli być tutaj, ale zobaczcie, że Jezus właśnie przed tym człowiekiem postawił takie wyzwanie, i jakby dał mu do zrozumienia, że no nie może należeć do nich, jeżeli się od pe pewnych rzeczy nie odetnie. Jeżeli się nie odetnie. I można by pomyśleć, że skoro on podjął taką decyzję, to przecież w realiach tego świata powinien odejść uśmiechnięty, zadowolony, że. Zachował to swoje bogactwo, że nie, nie, był, nie dał się tak zrobić w konia, że stracił wszystko tak i rozdał ubogim ten swój majątek, ale zachował go. Można by pomyśleć tak po, po, po ludzku, że powinien odejść szczęśliwy. Ale wiemy, że odchodzi bardzo smutny, sposępniał i odszedł zasmucony, bo odszedł ze swoim bogactwem, ale nie odszedł z Panem Jezusem. Dlatego, dlatego Jezus wzywał, dawał do zrozumienia swoim apostołom, że jeżeli się nie odetną od tych rzeczy, które ich gorszą, tak? Bo wracając do tego dziewiątego rozdziału, on mówi: Jeśli ciebie gorszy, ręka twoja, noga twoja, oko twoje, cokolwiek w twoim charakterze, w twoich zwyczajach, jeżeli to sprawia, że stajesz się gorszy, to później, jakby wyciągając jakiś taki wniosek, to sam jesteś zgorszeniem dla innych. Prawda? Jeżeli trzymamy w swoim życiu rzeczy, które nas gorszą, to, to jest nieuniknione, że później jesteśmy zgorszeniem dla, dla innych wokół nas. A jeśli jesteśmy zgorszeniem dla innych wokół nas, to lepiej zawiesić nam. Kamień młyński doszy i wrzucić do morza. Kochani, piękna jest Boża łaska, piękna jest Boża łaska, że jeszcze nas trzyma przy życiu, że trzyma nas jeszcze w Kościele, że trzyma nas jeszcze przy, przy sobie. Ale być może jest coś takiego dzisiaj, o czym Duch Święty Cię przekonuje, że powinieneś, powinieneś odciąć, bo to niszczy Twoją relację z, z Jezusem. I jakby może Duch Święty przekonuje cię, że nie możesz mieć tego i bez uszczerbku na swoim życiu z Bogiem. Dlatego Pan Jezus zaprasza nas, zaprasza nas do tego, żebyśmy poprosili, żeby przyłożył do nas ten miecz, obosieczny miecz, swojego słowa, swojego ducha i odciął to, co potrzeba. Niech Bóg obficie w nas działa. Amen.